Witajcie, z tej strony Bludy, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem zagramy sobie w Call of Duty Advanced Warfare. Gramy sobie tutaj na mapie Horizon bronią ASM1 i jest to deathmatch. I zwłaszcza uwagę na wynik, jaką ma wróg nade mną, kolosalną przewagę. On już ma 12 fragów, ja dopiero zacząłem mecz, czyli mam 0 fragów. I o dziwo będę w pierwszej trójce. Nie będę pierwszy, ale będę w pierwszej trójce. Nie będę wam tu spoilerował. Obejrzyjcie sobie ten komentarz i gameplay w spokoju. I tak, moje skostyki na ten mecz to jest UAV, Bombing Run i Warbird, z tego co się nie mylę. I grałem sobie tutaj bronią ASM1. Wiem, ona jest cholernie OP. Zgadzam się z tą opinią, bo teraz jak sobie to nią pogrywam, to ona to z całej mapy tak ściąga fajnie, że to jest po prostu masakra, a to jest chyba SMG, z tego co się nie mylę. No to wiecie, logic fuck. Fajnie to ująłem. No ale dobra, przechodzimy do tematu dzisiejszego filmiku. Dzisiaj chciałem pogadać o takim jednym temacie. Czy chciałbym być tryhardem? O dziwo, was tu zaskoczę, bo na pewno większość osób by powiedziało tak, chciałbyś być. Nie chciałbym być tryhardem. Z prostego względu, ponieważ wtedy bym stracił przyjemność z rozgrywki. Jak ja oglądam różnych youtuberów, szczególnie tych amerykańskich, nawet polskich, na przykład Michał, z całym szacunkiem do niego, ale Michał Kupczyn, i oglądam tych tryhardów ogólnie, to widzę, że oni totalnie nie mają jakiejś takiej przyjemności, jakiejś takiej satysfakcji, że wbili coś. Wiadomo, jak wbiją jakiegoś quada albo coś tam więcej, no to wiadomo, to już jest jakaś przyjemna satysfakcja. Ale na przykład jak wbiją jakieś zwykłe DNA, to już dla nich, kolejny DNA, co ja będę tam, to jest dla mnie już norma. Ja się nie dziwię takim osobom, bo jak ja bym wbijał co chwilę takie DNA, też by dla mnie to było takie nic. I dlatego właśnie nie chciałbym być tryhardem, ponieważ straciłbym tą satysfakcję, tą przyjemność z rozgrywki. Ja na przykład, dla mnie to jest dobry mecz, jak na przykład biję z 30 killi i poniżej 10 deadów, to jest dla mnie dobry mecz. A na przykład dla takiego Sosabowskiego, albo nawet dla takiego Luka, no nie wiem tam dla kogo, takiego dobrego gracza, to taki wynik to jest dla niego nawet rozgrzewka, to nawet nie jest. I ja bym nie chciał być tryhardem, ponieważ tak jak mówiłem, straciłbym przyjemność z rozgrywki. Teraz chciałbym coś powiedzieć na temat, chciałbym was uświadomić, jaka dzieli różnica pomiędzy dobrym graczem a tryhardem, bo nie myślcie te dwa pojęcia, bo według mnie dobry gracz to jest taki, co w każdej sytuacji sobie poradzi, co weźmie na przykład byle jaką broń, nie OP, wszystkimi broniami ugra przyzwoity wynik. Nie mówię tutaj o triple DNA'ach, albo quadach, albo co, ale na przykład takiego zwykłego DNA'a ubije wszystkimi broniami. To jest według mnie dobry gracz i takim graczem wolałbym być zdecydowanie niż tryhardem, bo ja tryharda definiuję tak, że jest to gracz, który weźmie najlepszą broń z całej gry, czyli na przykład ASM1, bala jakiegoś se weźmie i ubije na przykład jakiegoś triple, quada, DNA albo coś w tym stylu. To jest według mnie tryhard i według mnie tryhardy to nie umieją grać na przykład, przepraszam bardzo, innymi broniami, tylko oni umieją na przykład takie ASM1, co na przykład mają 100 godzin przegrane z samej tej broni, ponieważ tylko nią grają i w niej na przykład, z niej na przykład wbijają te najlepsze wyniki, a z innych broni to są po prostu pipki takie małe. I ja na przykład z mojej perspektywy, z moim zdaniem, wolałbym być dobrym graczem, wbijać z każdej broni jakiś przyzwoity wynik. Bo dla mnie, powiem wam tak szczerze, ja wolę poglądać w jakiś materiał, co na przykład jest z jakiejś broni, co ma jakieś celowniki, na przykład Acoga, albo coś tam, jakieś inne celowniki i jakiejś słabszej broni i jakiś taki przyzwoity materiał, nawet takie jak ja wrzucam materiały z takiej właśnie broni, z takiej właśnie urozmaiconej rzeczy, wolałbym pooglądać materiał niż jakiś, nie wiem, co weźmie koleś bala i nabije na przykład quada DNA. To ja wolę, szczerze, mówię wam szczerze, ja wolę obejrzeć taki materiał, co właśnie nie jest z jakiejś super potężnej broni. Dobra, filmik dobiega do końca, ja się powoli będę z wami żegnał, subskrybujcie mój kanał, komentujcie i oczywiście lajkujcie. Do widzenia i cześć!